W tym filmie zajmiemy się przechwyceniem wideo z kamery DV, a więc wideo cyfrowego zapisanego na taśmie, na dysk naszego komputera. Skorzystamy tutaj oczywiście z opcji przechwytywanie widocznej w punkcie pierwszym. Należy zatem teraz włączyć kamerę w tryb odtwarzania. Moja kamera jest już podłączona do komputera za pomocą kabla FireWire i jest włączona w tryb odtwarzania. A więc przechodzimy tutaj do przechwytywania i w przypadku przechwytywania z taśmy DV interesują nas tylko te dwie pierwsze opcje. A więc przechwyć wideo i szybkie skanowanie DV. My zajmiemy się tylko pierwszą z nich i po kliknięciu na niej otworzy się panel, za pomocą którego będziemy mogli przechwycić wideo. Tutaj z lewej strony w monitorze widzimy podgląd tego, co znajduje się na taśmie. Za pomocą tych przycisków na dole możemy sterować naszą taśmą, a więc przewijać ją czy też odtwarzać z tego miejsca. Tu z prawej strony widzimy aktualny kod czasowy, który został zapisany na taśmie. Spójrzmy teraz na prawą stronę. Tutaj u samej góry możemy ustawić czas trwania przechwytywania, a więc jeżeli chcemy przechwycić np. pół godziny, to wprowadzamy tutaj 30 minut i zostanie przechwycone wideo o właśnie takiej długości. Następnie źródło pozostawiamy bez zmian. Format. Tu możemy wybierać pomiędzy formatem DV, a więc formatem nieskompresowanym, czyli w pliku zostaną zapisane dane w takiej postaci, w jakiej są na kasecie. Nie będzie tu wykonywana żadna kompresja, a więc uzyskamy również bardzo duży plik wynikowy. Inną możliwością jest wybranie tutaj opcji DVD. W tym przypadku otrzymamy plik skompresowany, plik MPEG-2. Otrzymamy tutaj jednocześnie znacznie mniejszy plik wynikowy, ponieważ jego zawartość będzie nieco skompresowana. Następnie ustalamy folder, do którego chcemy przechwycić nasze wideo. W moim przypadku jest to folder Wakacje. Zmienić go możemy klikając w tym miejscu i możemy włączyć opcję przechwytuj do biblioteki. W tym momencie automatycznie nasz plik będzie zaimportowany do biblioteki wycieczka, stąd możemy wybrać inną bibliotekę, jeżeli chcemy, a tutaj możemy utworzyć nową. Następnie mamy możliwość podziału naszego wideo według scen, czyli program będzie starał się rozpoznawać w naszym filmie poszczególne sceny i utworzy z nich poszczególne klipy. To możemy zrobić również później, jak już plik zostanie zaimportowany do biblioteki, a więc nie będziemy się teraz tym zajmować. Nie będziemy się również zajmować opcją utwórz migawkę. Pozwala ona po prostu na tworzenie zdjęcia zrzutu ekranu niejako z tego, co widzimy tutaj w oknie podglądu. To również można zrobić później bezpośrednio z biblioteki. Spójrzmy jeszcze na opcje. Tutaj mamy opcję przechwytywania i właściwości wideo. Tu możemy na przykład ustawić, żeby wideo po przechwyceniu było wstawione bezpośrednio na oś czasu, czy też żeby do nazwy były dodane informacje o dacie tego wideo. I ponownie spójrzmy teraz na właściwości wideo. Tu, w zależności od wybranego formatu, a więc DVD czy DV, będziemy mieli nieco inne ustawienia. W przypadku DV możemy wybierać tutaj pomiędzy formatem typ pierwszy i typ drugi. Różnią się one od siebie bardzo niewiele i w zasadzie nie jest aż tak istotne, który format tutaj wybierzemy. Ja wybieram tutaj standardowo ten format, ponieważ jest on powiedzmy nieco bardziej kompatybilny z systemem Windows. Teraz jesteśmy już przygotowani do przechwytywania i możemy nacisnąć na ten przycisk. A żeby zakończyć przechwytywanie, również będziemy musieli kliknąć właśnie w tym miejscu. Będziemy tu oczywiście mieli odpowiedni przycisk. I zatrzymujemy przechwytywanie. Plik został przechwycony i znajduje się już w bibliotece. Spójrzmy. I nasz zrzucony film znajduje się, jak widzimy tutaj w folderze wycieczka, jest to ten plik i automatycznie został również dodany do osi czasu, do głównej ścieżki wideo.